A masażysta już pracuje. Tak, już pracuje. Już troszkę zajęty. Od godziny już 16. No, parę minut przed. Co, jako pierwsze czynności, które wykonujesz? No, eliksiry. Najpierw tak, wodę chłopaką. Później ręczniki. I tak po kolei. Takie przygotowania masji przed meczem to już rozpoczynasz w których godzinach? Bo jesteśmy już 15 po czwartej, a ty zameldowałeś się o której godzince już? No ja tutaj już byłem za 5, czwarta, już zacząłem przygotowania, żeby wszystko było gotowe. Przed licencją. Tego nie nagrywaj, bo to jest nielegalne. Substancje wspomagają. To są specjalne mikstury, po których sok udostaje skrzydeł. Tak. Specjalnie tylko jedynie na sokole. Tak, raczej chcielibyśmy, żeby zostało to w tajemnicy, bo konkurencja może to wykorzystać i stracimy tą przewagę. Stąd się bierze lód. Stąd się bierze lód. Napuszczamy teraz wodę, żeby po meczu chłopcy też mogli wziąć zimną kąpiel z lodem. A słynny baniaczek. A, to przychodzę. Pan Ireneusz. Panie Ireneuszu, jakim masażystą jest Marcin? To jest profesjonalista? Ja myślę, że tak, skoro zawodnicy są wszyscy zadowoleni, to myślę, że to zawodnicy mogą więcej na ten temat powiedzieć. Ja tylko mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo pomaga zawodnikom i zawodnicy czują się dobrze i dochodzą do zdrowia, to znaczy, że jest na miejscu człowiek. Dziękuję za opinię. Dziękuję. Może grasz w gry. Dlatego nie lubię kamer. Ale zawsze grasz w gry przed meczem? Nie. No jest zazwyczaj. Candy Crush robi robot. Nie. Jelly? Też. Dużo innych. Nie wiem, nawet nazwy nie znam. Go! 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 Go!
Masi ma wszystkie klucze. Mam wszystkie klucze, dokładnie, do prawie wszystkich drzwi. I na koniec jeszcze? Chłopcy będą się mrozić. Jeszcze jedno. Nikogo nie ma? A co ty robisz? Ale czemu tu nie ma okien? Proste zwycięstwo, trenerze? Nie, bardzo ciężki mecz. Wynik nie odzwierciedla tego, co się działo na boisku. Pęknie dopiero w ostatniej partii. Ale trener usatysfakcjonowany grą zawodników. Wynikiem jak najbardziej. Grom? Grom troszkę mniej, ale też można powiedzieć, że gramy. Graliśmy tak, żeby zmęczyć ich. Widzieliśmy, że mam problemy kadrowe i w końcówce myślę, że to było widać, że oni byli zmęczeni, a mieliśmy jeszcze parę w nogach i po prostu odjechaliśmy. A Filip, jesteś gotowy? Czekaj na sygnał, że nam nie jedziesz. Co? Bagażek, że jeden, tak było pewnie trzeci osób. Maciek, ja życzę. Jeden bagaż, tak? Wszyscy wiedzą, że jest to mało. Kto idzie na teraz? Wyziął dopiero. Asi, dziękujemy za poświęcony czas. Dzięki. Do zobaczenia. Asi, co tam? Możesz jeszcze sobie schodzić szybko? Możesz. Tak.